apel pana prezydenta i brała udział w marszu Razem dla Niepodległej w Dniu Święta Niepodległości w Warszawie. To jest szkoła, która tam stoi i czeka na pana prezydenta i oprócz tego, że idzie w marszu, to również zawsze pełni wartę. Ostatnio między innymi przy pomniku patrona swojej szkoły. A teraz, szanowni państwo, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, jest dla państwa. Bardzo proszę, panie prezydencie. Kochani państwo, chcę serdecznie podziękować za miłe powitanie w Czankowie, mimo tej pogody, niekoniecznie sprzyjającej, ale która sama przez siebie także podkreśla to, że są tutaj osoby, które chcą, po prostu chcą okazać życzliwość i chcą pomóc w zbliżających się wyborach. Dziękuję więc wszystkim, którzy zechcieli przyjść dzisiaj tutaj na rynek w Czankowie. Dziękuję wszystkim organizatorom dzisiejszego spotkania. Dziękuję najserdeczniej panu pułkownikowi, którego słowa, jeśli choć częściowo są zasłużone przeze mnie, no są dla mnie niesłychanie ważne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I chcę państwu powiedzieć, że też wspominam jako dobry czas, mimo że wtedy byłem posłem opozycji, ten czas, kiedy mogłem służyć także i tej miejscowości, temu powiatowi i całemu okręgowi wyborczemu, posłując stąd do Warszawy, do Sejmu. To był dobry czas, kiedy można było być bardzo blisko ludzi, poznawać ich problemy i próbować je rozwiązywać. To był jednocześnie ciężki czas. Czas trudnych zmian w Polsce, które wiele osób odczuwało bardzo boleśnie. Dlatego patrząc dzisiaj na ten wspaniały rynek w Czankowie, jadąc tutaj, rozglądając się po znanych mi miejscowościach, z prawdziwą radością i dumą myślę sobie, że nie tylko tamten trudny czas mamy za sobą, ale mamy przed sobą piękny czas dalszego budowania, dalszego wzmacniania naszej ojczyzny. Tutaj te tereny, proszę państwa, mają swoją specyfikę. To jest miejsce, rejon Polski, gdzie wyjątkowo zawsze ceniło się pracę, a patriotyczne postawy wyrażało się bardzo często poprzez pracę. I jednocześnie, gdy trzeba było, to szło się w bój. Tak tutaj było i za czasów i powstania. Dlatego jest mi niesłychanie miło, że mogę tu w Czankowie powiedzieć tak, proszę państwa, staram się o państwa głosy. Jeśli wygram, to jednym z elementów mojego planu pracy prezydenta w następnej kadencji będzie dalsze umacnianie wspólnoty, dalsze umacnianie postaw nowoczesnego patriotyzmu, to znaczy takiego, który łączy żarliwość emocjonalną ze zdolnością do pracy, a przede wszystkim ze zdolnością do współpracy. Do tego jest potrzebna zgoda narodowa, jest potrzebne wspólne przeżycie, ale jest także potrzebna postawa wiary w to, że najlepiej Polsce służą nie ci, którzy głośno krzyczą, tylko ci, którzy pracują, ci, którzy okazują szacunek państwu polskiemu, naszemu państwu, państwu demokratycznemu, państwu niepodległemu. Jak się okazuje szacunek? Będąc dobrym obywatelem, wypełniając wszystkie obowiązki, ale jednocześnie szanując prawa ojczyzny. Tu w Wielkopolsce, tu na kresach, dawnych kresach zachodnich, wszyscy dobrze jeszcze pamiętają, co to znaczyło szanować cudze prawo obcego państwa. I wszyscy pamiętają ten czas, kiedy o własne państwo trzeba było się bić, a potem to państwo umacniać. Dlatego tu w Czankowie chcę obiecać, że jeśli wygram te wybory, będę w dalszym ciągu kształtował nowoczesny patriotyzm Polski jako patriotyzm pracy, nauki, szacunku dla tradycji, ale także szacunku dla wolnego polskiego państwa i dla jego praw. Dlatego proszę o głosy, zabiegam o państwa poparcie, dziękuję za to, które państwo dzisiaj wyrażacie poparcie. Proszę o głosy 10 maja. Dziękuję serdecznie.
Panie prezydencie, dziękujemy za te słowa. Jest pan naszym prezydentem. Szanowni państwo, a pan prezydent jest człowiekiem dialogu, o tym też wszyscy wiemy i już za chwilę będzie w związku z tym wśród państwa, bo przyjechał do państwa po to, żeby z państwem rozmawiać i żebyście państwo mogli być bardzo blisko niego, żebyście mogli porozmawiać chociaż przez chwilę o tym, co jest ważne, być może o tym, co was boli i o tym, czego oczekujecie. Panie prezydencie, czarnkowianie są dla pana, a pan prezydent jest oczywiście dla nas obywateli. Orkiestra Dęta pod batutą pana Tadeusza Kurzaca. Drodzy państwo, wśród państwa jest pan prezydent. Zachęcam państwa do zadawania pytań, wykonywania pamiątkowych zdjęć. A przy okazji, drodzy państwo, jak już zrobicie sobie zdjęcie, wrzucicie je zapewne na jakiś portal społecznościowy, otagujcie je hasłem "Popieram Komorowskiego". Drodzy państwo, również zachęcam państwa do odwiedzania strony internetowej pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, profilu na Facebooku, również na Twitterze, a przede wszystkim do zadawania pytań. A już za chwilę ponownie dla was zagra Czarnkowska Orkiestra Dęta. Pana bardzo dziękuję serdecznie. Staramy się. Naprawdę i nie wyszło? No to robimy. No to niemożliwe. Już. Naprawdę? Batutą Tadeusza Kurzaca. Drodzy państwo, dzisiaj na Placu Wolności pan Bronisław Komorowski, prezydent naszego pięknego kraju, jest do państwa dyspozycji. Możecie zadawać pytania. Thank you.
kochani państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję, tak z całego serca. Dziękuję bardzo za przyjście, za obecność, za tyle miłych uśmiechów, miłych chwil, miłych rozmów, które miałem tutaj w Czarnkowie. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo serdecznie za wizytę. Ogromnie się cieszymy, że gościł pan dzisiaj w Czarnkowie.